grzyby są, czy ich nie ma? Oto jest pytanie. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników leśnych przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 28 września 2023, godzina 7:15. I oto w ten czwartkowy dzionek nakręcę dla Was jakiś film, a co uda się trafić, zobaczycie to na moim filmie. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi grać w moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Po nocnej zmianie, czas na rekonesans, zobaczyć, czy już są jakieś grzybki, co i jak w tych moich świętokrzyskich lasach, w których zbieram grzyby. Czyli, drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film pod tytułem Czy grzyby są, czy ich nie ma? Oto jest pytanie. Jest pierwszy czerwony kozaczek. Ale zobaczcie jaki. Dosłownie. Taki kozak. A tutaj mamy ładnego czerwonego kozaka. Zobaczymy, czy też ogryzek. Zobaczcie, jaki śliczny. Jaki piękny. Więc dorodny kozak. No ale przyszliśmy zobaczyć, czy rosną prawuski. A przy okazji kozak. Nie inaczej. Więc, drodzy Państwo, nic nie ma, tylko to, co widzieliście. Na razie jeden duży, jeden ogryzek, jakieś niejadalne grzybki się pokazują, ale z nimi też szału nie ma. No i taki krótki wypad po nocce, zobaczyć co jest, ale nic, borowików ani śladu. Nawet opieńki pod grzybka. Dosłownie słabizna. Więc przejdziemy jeszcze trochę. I taki krótki film. Wrzesień 2023, czwartek. No i tak widzicie, taki spacer. 24 minuty chodzę. 7:48 i nic ciekawego. A tu co jest? To też nie. Prędzej mogłem pojechać w inny las, tam gdzie rosną mleczaje, rydze. Prędzej by ich nazbierał, bo w tych lasach, w tym lesie borowikowym, czyli w tym lesie borowikowym, gdzie rosną prawuski, widzicie sami, co się dzieje. Więc nawet się nie przebierałem, widzicie, prosto z pracy wziąłem tylko plecak, jakieś picie. Koszyka nie brałem, bo nawet nie ma sensu. Ok, przejdziemy jeszcze trochę i będziemy się wracać. No i zobaczycie, może coś się trafi. Nic nie widzę, nic nie słyszę i nic nie czuję, drodzy Państwo. Nie ma grzybów.
Od razu kilka minut chodzę i mówię, że grzybów nie ma. Jak na razie. A w lesie nie jest sucho. Wszystko było... Co tu? Noga czyjaś była? Chuba. Tu nie ma borowika. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Choć jednego, aby trafić. Ale czy znajdę, zobaczycie, więc zostańcie jeszcze ze mną. Bo naprawdę sam jestem ciekaw, co z tego będzie. Ale stwierdzam już z góry, chodząc kilka minut, że grzybów nie ma. Więc zaraz jadę do domu spać, bo czekają mi jeszcze dwie nocne zmiany. Na weekend zapowiadają deszcze. Więc do lasu się prawdopodobnie chyba nie wybiorę. Więc dlatego tak pod koniec tygodnia taki film. Ale nie ma. Dosłownie nie ma. Pusto. Pusto, drodzy Państwo. I to przy drodze, gdzie samochody jeżdżą i z dala od drogi w tych miejscach, co powinny być, co roku zbieram, nie ma. Więc znacie już, drodzy Państwo, odpowiedź. Grzyby są, czy ich nie ma? Oto jest pytanie. Więc odpowiadam, że ich nie ma. Przejdę jeszcze kawałek. Może jakiegoś kozaczka się jeszcze trafi. No i pomału będziemy kończyć, będę wracał się. Więc stwierdziłem, że grzybów nie ma. To jest to miejsce, gdzie kozaki były czerwone. Dwa razy co zbierałem. Dwa razy je tu znajdywałem, a teraz kurka. Kurka dosłownie. To jest takie pewne miejsce. Jak borowiki są, to bardzo dużo tutaj się znajduje i to w jednym miejscu rosną całym stadem. Kozaki czerwone. No a teraz nic nie widzę. Kurkę. I opieńki widzę. Opieńki widzę. Prawdopodobnie to opieńki będą. Zobaczcie. No, opieńki. Są pierwsze opieńki. Zobaczcie, opieńki. I tu jaka duża opieńka. To nie. I tu kolejne opieńki. Więc widzicie sami, jak to wygląda. Więc przejdziemy jeszcze trochę. I tak mówię, nawet ich nie zrywam, bo nie ma sensu. Bo będę niedługo kończył, więc niech sobie rosną. Więc jak widzicie sami, woda stoi, nie jest sucho. Tylko słońca potrzeba, słońca. W dzień, żeby było trochę cieplej, w nocy jeszcze zimne, nad ranem. No, nie chcę się wiązać grzybnia i tak to mniej więcej wygląda. Ja wracam się i pomału będę kończył tą dzisiejszą imprezę. Jest godzina 8.19, 8.20. To widzicie, godzinka chodzenia. I stwierdziłem, że grzybów nie ma. Więc, drodzy Państwo, przejdziemy jeszcze kawałek, wracając się, i może coś napotkam. Jest pięknie, pięknie, lecz bez grzybów. Drodzy Państwo, mam. Zobaczcie, jest prawusek. Jedna sztuka tylko.
ale jest, zobaczcie sami. Więc morze się ruszą, ale widzicie, wracam się i jeden borowik. Nie widzę kolejnych, ale jest. Więc rozetnę go, zobaczę czy zdrowy. Więc jak widzicie, zdrowizna. Zdrowizna, a jednak udało się trafić jednego maluszka. To może za kilka dni się pokażą, ale tyle miejsc przeszedłem i zobaczcie, jedna sztuka rosnąca mchu przy wyjściu z lasu. Na otarcie łez, borowik. Więc idziemy dalej i kierujemy się w stronę wyjścia z lasu i jedziemy do domu. A tu bym przegapił, jest drugi. Drugi. Dobra, ale go nie odebrał. Nie, 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 drodzy Państwo, no co ja z tym zrobię? Ale jest drugi, zobaczcie, widzicie? Drugi, to tego już zabiorę, a tego drugiego zostawię. Dwa rosły koło siebie. Jednak rosły dwa. Dobrze, idziemy dalej. Więc drodzy Państwo, widzę już drogę. Będziemy wychodzić i tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Czyli grzybów nie ma. Nie inaczej, trzeba czekać. Dwa małe prawuski na otarcie łez. I trzeba czekać. Więc leciało tak, pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Czekajcie na moje kolejne filmy. Jedziemy na Kielce. Cześć!